Cześć wszystkim, z tej strony Kador, a to jest kolejny odcinek z gry Euro Truck Simulator 2. Dzisiejsze moje zlecenie będzie polegać na transporcie tych tutaj metalowych rur i będzie to transport do Rzymu. Ponownie, tak jak wspomniałem w poprzednim odcinku, mam zamiar jeździć po Włoszech. Rozpocząłem właśnie tak jakby swoją wycieczkę po Włoszech w poprzednim odcinku. No i dzisiaj chciałbym to oczywiście kontynuować. Ja mówiłem, że nie mam zamiaru zbytnio szybko właśnie z tych Włoch wyjeżdżać, no i dzisiaj udam się już do Rzymu. I bardzo się z tego powodu cieszę, bo wiedziałem, że jak tylko wjadę do Włoch, to Rzym będzie definitywnie jednym z pierwszych miast, do których będę chciał się udać. No, pierwsze miasto, do którego miałem zlecenie, to Florencja, w której... Florencja. Myślałem, że powiedziałem Wenecja, dobrze powiedziałem Florencja. We Florencji się właśnie znajduję i z tej Florencji pojadę sobie prosto do Rzymu. Bardzo się z tego powodu cieszę, bo mówiłem w poprzednim odcinku, że Rzym jest jednym z tych miast, które definitywnie chciałbym odwiedzić w prawdziwym życiu i mam nadzieję, że kiedyś mi się uda, lecz na razie po prostu odwiedzę sobie w ETS-ie 2. I na samym początku, jeszcze zanim wyjadę z miasta, chciałbym powiedzieć o jednej ciekawej, myślę, że ciekawej rzeczy. Otóż chciałbym wznowić zadawanie mi tematów w komentarzach. W sumie nigdy tego nie przerwałem, tylko po prostu te tematy przestały się pojawiać. I to jeszcze w... Chociaż nie, w sumie nigdy nawet nie wspominałem o tych tematach w serii z ETS-a 2. Te tematy po prostu były, ale w ATS-ie właśnie, jak nagrywałem jeszcze American Truck Simulatora. Więc w sumie tak, dobra, to sorry, to było w ATS-ie, pomyliło mi się. Tutaj powiem po prostu o tym po raz pierwszy. No to właśnie na przykładzie tego ATS-a ja mówiłem, że możecie mi zadawać jakieś tematy w komentarzach, a ja na odcinku, żeby nie było nudno, bo trasy bywają niektóre krótsze, niektóre dłuższe, to po prostu będę się wypowiadać na te tematy, na które mi napiszecie w komentarzach. Tak, ja już te tematy, to jest jeszcze coś z Farminga 15, też to zrobiłem, trochę było czasu, kiedy wypowiadałem się na tematy w American Trucku, tutaj w ETS-ie 2 nie, bo tych tematów chyba za bardzo nie było, zresztą nawet, a może ich po prostu nie zauważałem, bo w ogóle o nich zapomniałem, szczerze mówiąc. Tak czy siak tłumaczę już, o co chodzi, bez przedłużania. Tematy, no to jak to ma wyglądać? W komentarzu po prostu piszecie do mnie jakiś temat i musi on być oznaczony, dużą literką T w nawiasie, kwadratowym bądź takim zwykłym, szczerze mówiąc to jest mi akurat obojętne, po prostu musi być duża literka T. No wiadomo, T od słowa temat. I tylko pytania właśnie z tą literką T będę brać pod uwagę. To jest po prostu takie ułatwienie dla mnie, bo jak mam już zaraz nagrywać kolejny odcinek, no to szybko w komentarzach sobie popatrzę, gdzie są te literki T i będę wiedział, że to są to tematy. Więc to jest po prostu dla mnie takie ułatwienie, oznaczenie właśnie tych tematów w ten sposób i prosiłbym was, żebyście to właśnie dokładnie w ten sposób robili. A jakie to mają być tematy? No właśnie, to mają być tematy, a nie pytania, czyli no nie może być to raczej coś, na co będę w stanie odpowiedzieć no jednym na przykład zdaniem, że tak powiem po prostu, no może tak to określę, no temat czyli coś takiego dłuższego, żebym mógł się trochę bardziej wypowiedzieć, nawet i na cały odcinek lub niekoniecznie może coś krótszego na część odcinka, ale po prostu no żeby nie było to takie pytanie, że odpowiem zdaniem, jednym zdaniem czy dwoma zdaniami i tyle, tylko coś po prostu dłuższego. Ja lubiłem właśnie te tematy, jak były zadawane w American Trucku, bo wtedy zawsze to człowiek miał o czym gadać, jeżeli samemu coś nagle do głowy nie wpadło, jakiś temat właśnie do rozmowy, więc naprawdę mam nadzieję, że... Kurczę, myślałem, że on szybciej mnie wyprzedzi, ja już tutaj... Ach, dobra, nieważne. Czasami naprawdę próbuję przewidzieć, co zrobią te samochody sterowane przez tą sztuczną inteligencję. Ja myślałem, że on szybko przejedzie, to ja wtedy trochę bym tam zjechał tam, gdzie już nie powinienem i szybko bym potem zjechał na ten pas po lewej. Dobra, nieważne, po prostu musiałem z tym gościu zrobić co innego. Tematy to jest właśnie rzecz fajna. Mam tylko nadzieję, że
Nie będą na przykład się powtarzać takie same tematy, jak były w American Trucku, choć wiem, że tej sytuacji się uniknąć nie da. Po pierwsze, bo na pewno wiele osób nie oglądało odcinków z American Trucka, więc może wiele osób może nie wiedzieć, jakie tematy były zadawane. Ja też nie pamiętam po prostu, bo tych tematów... Ja się wypowiadałem na tyle łącznie jakichś przeróżnych tematów, czy to w American Trucku, czy jeszcze w Farmingu 17, że nie pamiętam po prostu, które tematy były, a które nie. Więc jeżeli coś się powtórzy, temat, na jaki się kiedyś wypowiadałem w na przykład w odcinkach z ATS-a, no to po prostu... No to się powtórzy, bo ja nie pamiętam wszystkich tematów, wy pewnie też, więc... No będę selekcjonować te, które na które się nie wypowiadałem. Lub może takie, na które się już kiedyś wypowiadałem, ale będę miał może coś po prostu nowego do powiedzenia. Jakie to mają być tematy, bo nie wspomniałem w ogóle. No oczywiście, no różnorakie dotyczące czy to ETS-a, czy to ATS-a, ale nie tylko, ogólnie dotyczące gier mogą być to... No bo te tematy mają być czymś takim luźnym takim... To będzie taki luźny monolog z mojej strony, że tak powiem. Czyli może być to ETS, ATS, ogólnie tematy związane z grami wszystkimi, czy jeszcze jakieś, no nie wiem, inne tematy związane z rozrywką, czyli no nie wiem, filmy, seriale, coś takiego. Właśnie, możecie pytać jakieś filmy, seriale, nie widzę problemów. Unikałbym tematów politycznych czy religijnych z przyczyn, myślę, oczywistych, ale tego typu właśnie tematy związane z grami, nie wiem, filmami, serialami, ogólnie z taką pojętą rozrywką, to czemu nie? Są mile widziane, więc nie musicie się ograniczać właśnie do ETS-a czy ATS-a. Nie, to nie. Trochę się rozpadało. Z tego co widzę, tutaj strasznie jakoś zwolnili. Bym ich wyprzedził, ale nie miałem jak, bo tutaj z lewej strony jechali. O, deszcz pada? Czy mi się wydawało, czy tam ten kombajn jechał? Bo czasami da się zauważyć, jak kombajn na polu jeździ i coś tam niby muci. Oczywiście wygląda to komicznie, bo na przykład na polu są już bele, a ten kombajn jeździ i coś tam muci, więc... No tak jest, trochę to słabo wygląda. Niestety, w tym ETS-ie. No jak oni się kurde wloką, czy to jest jakiś żart? Serio, zaraz jadę na ten lewy pas, jak się wkurzę i... A dobra, bo gościu zjeżdżą, no ale bez przesady. Ile jeszcze? 210 km. Ja mam nadzieję, że nie będę miał zaraz problemów ze zmęczeniem. Bo ta ikonka tego zmęczenia już się niebezpiecznie mocno zapełniła. A zostało jeszcze 3 godziny drogi. Ja tak, no widziałem, że ta ikonka jest już trochę zapełniona, ale myślę sobie, kurczę, no to nie jest jakoś super daleko, więc może dam radę dojechać. No i znowu bym, kurde, zjechał i spróbował wyprzedzić, no ale jakiś gościu jechał po lewej stronie. Nie, teraz, jak tylko się trochę rozpędzę, zjeżdżam na lewy pas i wyprzedzam, bo to, co się tam dzieje, to jest jakaś porażka po prostu. W tym tempie to serio zasnę za tą kierownicą zaraz. Jak tutaj z przodu zaraz jadą, zaraz zwalniają. Znaczy, raz się rozpędzają, raz zwalniają. O, dobrze, gościu, zrobiłeś. Tylko ruszę się trochę. Ten tutaj, kurczę, zwalnia strasznie. On chyba nie mógł pod górkę, bo tam była taka lekka górka. Może on nie mógł po prostu podjechać, czy co? Nie wiem. Skoro mowa o podjeżdżaniu pod górkę, to... Zapytałem się was w poprzednim odcinku, czy moja ciężarówka nadaje się już do robienia transportów, do wykonywania zleceń, transportów z dodatku Heavy Cargo Pack. No i czytałem, te komentarze były niejednoznaczne. W sensie niektórzy pisali, że tak, że już się nada, inni, że nie, że lepiej jeszcze na przykład sobie trochę tą ciężarówkę ulepszyć. Kurczę, no i znowu jadą, zwalniają. Nie, ja wyprzedzam. Te ciężarówki dzisiaj, nie wiem jak one jeżdżą po prostu, tragedia jakaś. No i teraz ja zwolniłem i ciężko mi się rozpędzić, ale dobra, zaraz się rozpędzę. No właśnie, niektórzy pisali, że tak, że się nada, inni, że nie, w dużym skrócie. No i sam już nie wiem, czy się ta ciężarówka nadaje. Wychodzi na to po prostu, że może się nadaje, ale do tych
lżejszych ładunków, bo w dodatku Heavy Cargo Pack mamy zarówno jakieś takie naprawdę ciężkie ładunki, jak i takie trochę no lżejsze, można powiedzieć. Nie każdy ładunek z dodatku Heavy Cargo Pack waży po prostu tyle samo. Więc ja bym po prostu może spróbował zrobić jakieś takie lżejsze ładunki, jak na jakieś natrafię. O, super, mandat, policja? Czy... policja. Ale kurde, Lamborghini! Jasny gwint! No i tutaj we Włoszech to policja się wozi. Pierwszy raz właśnie spotkałem tego typu tutaj radiowóz. Skubani. No i znowu się jakiś gościu wlecze. Wyprzedzamy tych gości. No ja wiem, że z reguły jeżdżę powyżej ograniczenia prędkości, przez co czasami te mandaty dostaję. No ale mi się po prostu nie chce wlec, naprawdę czasami przesadzają inni kierowcy ciężarówek z tą prędkością. Znaczy ci to jeszcze okej, okay, ale ci co wcześniej hamowali, to no masakra po prostu. Kurczę, ten tajkonka zmęczenia mi się niebezpiecznie mocno zapełnia i to jest raczej nic dobrego. Mam nadzieję, że uda mi się dojechać bez zaśnięcia. Ile jeszcze? 102 km. Jasny gwint, taka fajna droga jakoś powoli mi leci. No powoli mi leci, bo cały czas patrzę na tą ikonkę, czy mi się zapełni, czy nie. To trochę wolniej czas leci. Ale też jaki ładny zachód słońca. Czyli pewnie jak wjadę do Rzymu, to będzie już noc. Niestety, i sobie nie popodziwiam widoczków. Kurczę. Może jeszcze nie będzie tak ciemno, zobaczymy. Zobaczymy. No i kolejny mandat. Choć już trochę taki tańszy mieli radiowóz, ale... kurczę, często tutaj kursują, lipa trochę. Ja może tak zjadę na ten pas. Może by wypadało. Ja czasami tak po prostu się zagaduję albo zamyślam, że... no, ale to zapewne już wielu z was zauważyło. To przez to, że czasami się tak zagadam, zamyślę o czymś i czasami... po prostu różnie u mnie bywa z zmienianiem pasów w odpowiednim czasie, w odpowiednim momencie, no tak, tak mam niestety i to zapewne często zauważacie. Dobra, szybko, jedź, jedź, jedź. Nie chcę tutaj zasnąć. 62 km, godzina, niecała drogi. No to jedziemy, jedziemy. Szybko. Mam tylko nadzieję, że w tym Rzymie jakichś korków nie będzie. To by było trochę niefortunne. Zastanawiam się, czy nie spróbować trochę więcej jeździć na tej tutaj kamerze zewnętrznej. Choć wiem, że największa imersja jest oczywiście jak się jedzie na tej kamerze, no bo to w końcu ATS. W farmingu na przykład, no głównie jeżdżę jednak na takiej, na tej no mniej. Ale tak po prostu, już tak mam od lat, tak po prostu jeżdżę. Każdy sobie jeździ inaczej. Oho! Już słyszałem jak gościu ziewał. Kurczę, 42 minuty, no chyba dojedziemy. No ale właśnie nie wiem, czy nie spróbować trochę pojeździć na tej kamerze zewnętrznej. Choć wiem, że z reguły tak nie robię. Większość czasu mojej jazdy to jest właśnie o ta kamera
w kabinie po prostu. No ale może spróbuję trochę tak opojeździć po prostu, żeby sobie popodziwiać widoczki, żebyście wy mogli popodziwiać widoczki oraz moją ciężarówkę. Na przykład. A to w sumie może jak już wjadę do Rzymu, to wezmę taką kamerę, tam na pewno będą o wiele lepsze widoczki aniżeli tutaj. No, ciekawe, czy uda mi się wypatrzeć jakiś zabytek. O, znowu gościu ziewał. Spokojnie, jeszcze 15 minut, wytrzymasz. Mam taką nadzieję. Właśnie, ciekawe, czy jakiś zabytek uda mi się wypatrzeć. Dajmy na to, no nie wiem, jakieś klasyki, czyli Koloseum, nie wiem, jakiś Pantheon. Zaraz zobaczymy. Na razie chyba jestem jeszcze trochę tak na obrzeżach. Chyba. O, dobra, jest. Odkryte miasto. A czemu Roma jest napisane właśnie? Nie mogli... Znaczy, mi się wydawało, że wszystkie wcześniejsze jakieś miasta były przetłumaczone. No kurde, już ten ikonka łóżeczka jest czerwona. A zostało mi 8 minut jazdy. No come on, musi mi się udać. Jak tylko dojadę, to od razu gdzieś zajadę się przespać. No chyba, że prześpię się tutaj po drodze, ale wtedy dostanę zapewne opóźnienie. No i może być lipa. Bo opóźnienie to wiadomo. Mniej pieniędzy, mniej doświadczenia. I pytanie. Gdyby zostało mi jeszcze godzina drogi, no to wiadomo, bym się przespał. No ale 6 minut? No 6 minut w grze. Oczywiście. O, znowu ziewa gościu. Nie no, dobra, 4 minuty. Mógłbym zjechać tutaj na stację i się przespać, ale ryzykuję. No i znowu mandat, no nie wierzę, 3 mandaty. Ach, jedna trasa, 3 mandaty. To jest naprawdę moja duża wada. To, że tutaj za szybko tą ciężarówką popierdzielam, to na pewno. No ale tak ciężko zmienić styl rozgrywki, jak się jeździ tak samo od samego początku. Dobra, 2 minuty. Nie zaśnij, gościu, nie zaśnij. Dasz radę. Zobacz, jeszcze tylko tutaj w lewo. Chyba, że on mi zaś... Ale będzie, jak on mi zaśnie na parkingu, jak ja będę próbował parkować. No nie, to mnie szlak trafi. A właśnie, no co, jestem w Rzymie i nic tutaj na razie nie widzę. Może to nie w tej części. Nie ma nic tutaj ładnego, niestety. O, znowu ziewa. Weź, przestań. Czemu tu nie ma możliwości kupienia sobie jakiegoś, no nie wiem, Red Bulla czy coś? No i dobra, ale jak on zaśnie na tym parkingu, to... będzie straszliwa wiocha. Jeszcze trzeba na tył jechać, jasny gwint. Nie wiem w sumie, ile to trzeba czekać. Ile trzeba czekać na przykład po tym, jak ta ikonka łóżka się na czerwono zaświeci, że już jest kierowca zmęczony czy coś i nie może dalej jechać, bo jeszcze mi się to w WTS-ie chyba nie zdarzyło. Jakoś tak zawsze udawało mi się w odpowiednim momencie spać. No dawaj, dawaj, dawaj. Jak tylko cofniesz, będziesz mógł pójść spać. No i dupa. Co jest? Tu kamera mi uciekła do jakiegoś innego budynku. A ten dalej ziewa. No zobacz, to już koniec, gościu. Jest! No! Tylko ciekawe, czy mi się uda dojechać do stacji nie zasypiając. To będzie ciekawe dopiero. No!
zlecenie wykonane, bez żadnego ucinania punktów doświadczenia czy pieniędzy, bo nic na szczęście nie uszkodziło ładunku w żaden sposób. No i fajnie, bo dojechałem sobie do Rzymu i w następnym odcinku oczywiście będę chciał kontynuować moją podróż po Włoszech. O, tutaj sobie zmieniłem motyw. Nie pamiętam, gdzie to się nawet robiło. Ale zmieniłem sobie taki fajny motyw, że nie jest moja ciężarówka w garażu, tylko tak jakby tutaj na drodze. No całkiem spoko rzecz, szkoda, że tych motywów nie ma po prostu więcej. Okej, w tym odcinku to już chyba będzie wszystko. Jeżeli wam się podobał, to oczywiście dajcie łapkę w górę. Dzięki za oglądanie. Cześć!